Witam serdecznie. Dnia 16 września odbyła się konferencja pod tytułem Niewidzialna strona życia, zorganizowana przez projekt NPM. Oczywiście nie mogło mnie na nie zabraknąć. Sala konferencyjna mieściła się w gmachu przystanku Książka w Warszawie. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i sala była zapełniona, a wykład poprowadzony przez Marcina Mizerę był kapitalnie przygotowany. Wykład poświęcony zjawisku UFO w Polsce i na świecie, a także pokazie najciekawszych zdjęć i filmów ostatnich miesięcy. Była to niezwykle ważna i unikatowa impreza, na której można było uzyskać wiedzę, której próżno szukać gdzie indziej. W przyszłości planujemy organizację kolejnych podobnych imprez oraz wystawy unikalnych materiałów prasowych pod tytułem UFO i życie we wszechświecie. Wzięłam udział w konferencji organizowanej przez projekt NPN. Wykład był bardzo ciekawy. Organizator pan Marcin Mizera przedstawił w interesujący sposób najsłynniejsze przypadki, zdjęcia oraz filmy fenomenu UFO. Największe emocje wzbudziły relacje naocznego świadka, który przedstawił swoje odczucia po obserwacji licznych niezidentyfikowanych obiektów latających. Pierwszy raz uczestniczyłam w konferencji o tematyce nieznanego. Odniosłam same pozytywne odczucia i wiem, że moja przygoda z UFO na tym się nie skończy. Myślę, że takie konferencje jak ta ostatnia pod tytułem Niewidzialna strona życia są bardzo ważne, ponieważ w Polsce właściwie jest niewiele tego typu imprez. Z tego co wiem, projekt NPN jako jedyna organizacja realizuje takie przedsięwzięcie. Planowane są kolejne konferencje i najprawdopodobniej na jedną z nich zostanie zaproszony brytyjski badacz UFO Nick Pope, uważany za jednego z największych znawców tego tematu na świecie.